Gwiazda przebojowego Radia Koszalin. 60 milionów wyświetleń na koncie Cezika i 40 na Klejnotach. Co by się stało, gdyby tak z dnia na dzień internet przestał istnieć z tobą? O Jezu, strach mnie ogarnia, jak o tym myślę. Musiałbym do pracy pójść, takiej normalnej, w sensie wyuczonego zawodu. Czyli musiałbym zacząć skręcać śrubki na przykład i kalibrować wagi lub uruchamiać linie przemysłowe. Nie odłączajcie internetu, jakby się dało. Byłbym wdzięczny. Skończyłeś Politechnikę, umysł ścisły. Tak, ja się nie czuję ścisłowcem zupełnie. Myślę, że to jest kwestia taka niepotrzebnie się zrobiła kwestia umowna, że są ścisłowcy i humaniści. Bo tak naprawdę kwestia jakby zaparcia się i nauczenia się pewnych rzeczy, bo ja nie mam jakby głowy do liczb zupełnie i ciężko mi przychodzi liczenie i takie logiczne jakieś wnioskowanie, więc się męczyłem na tych studiach, ale jakby jak się chce, to można chyba wszystkiego się nauczyć. Co robiłeś, zanim stałeś się Cezikiem? No bo skończyłeś Polibudę, wiem, że też próbowałeś zdobyć wykształcenie muzyczne. No tak. Kiedyś próbowałem właśnie pójść w stronę muzyczną bardziej tak zawodowo i udać się na akademię, no ale nie wyszło, więc dałem sobie spokój i poszedłem na Polibudę. Ale wcześniej jakoś tam się tą muzyką zajmowałem od czasu do czasu. Natomiast nigdy nie na poziomie takim jakimś, nie wiem, bardziej zawodowym, żeby z tego żyć. Tak więc jakoś standardowo zupełnie sobie żyłem, czyli tam pokończyłem szkoły, właśnie Politechnikę przy okazji i pod koniec studiów dopiero spróbowałem tego internetu łyknąć i się udało na dłuższą metę. W kilku wywiadach narzekałeś na to, że na ulicy zaczepiają cię głównie faceci. Czy to się zmieniło? Właśnie tylko troszkę, niestety. Kurde, i dalej przeważają faceci. Może dlatego, że kobiety są nieśmiałe. Tak sobie tłumaczę, że może dlatego, że są nieśmiałe. A nie dlatego, że jestem taki brzydki. Ciężko powiedzieć, cholera. No ale troszkę się zmieniło, ale jeszcze dużo brakuje, żebym tak mógł być zadowolony w tej kwestii. Opowiedz o swoim spotkaniu i w ogóle o projekcie z Melą Koteluk. Z Melą Koteluk spotkałem się na koncercie Czesława, gdzie i ja, i ona byliśmy jego gośćmi. No i tam jakby pogadaliśmy chwilę, jakby wymieniliśmy jakieś tam kontakty. No i ja po jakimś czasie do niej odezwałem, bo chciałem z nią coś nagrać. I właściwie to poszło już później bardzo łatwo, szybko i prosto, bo ona się zgodziła. Ja tam popisałem, ponagrywałem, przyjechała do mnie na pół dnia, no może na cały dzień. Nagraliśmy, ja byłem wcześniej u niej nagrać coś. I już, także bardzo chałupniczą metodą zostało zrobione, ale mam nadzieję, że jakoś tam efekt nie jest, nie widać, że to jest tak bardzo amatorsko nagrywane. Twój każdy koncert to bardzo ciekawe multimedialne widowisko. Opowiedz słuchaczom, no bo w radiu po pierwsze nie widać, a po drugie nie wszyscy mogą się wybrać na twój koncert. Jak to wygląda? Za wiele zdradzać nie mogę, żeby nie tracić efektu wow, jak ktoś przyjdzie. Natomiast staram się, żeby to było właśnie przedstawienie nie tylko słuchowe, ale też wizualne pod takim kątem, żeby ludzie mogli dostrzec szczegóły, które dzieją się dookoła mnie. I dlatego mam kilka kamer, które na bieżąco jakby pokazują to, co robię. Dzięki czemu jakby widać dokładnie, w którym miejscu, w jaki sposób dzieją się różne czary tam z nagrywaniem różnych loopów i odpalaniem klipów. Tak więc staram się, żeby oczy latały ludziom w te z ekranu na mnie i żeby nie czuli, żeby się nie nudzili po prostu w trakcie. Pytanie podpatrzone pod jednym z twoich filmików. Cezik ma świetny głos, cytuję, uczony czy naturalny? Trochę uczony, ale chyba jednak głównie naturalny, bo ten nie odczułem, żeby nauka akurat wokalu jakoś wiele co mi pomogła, bo uczyłem się w szkole muzycznej na wokalu klasycznym, czyli, że tak powiem, grdyka w dół i loo. Tak więc to niestety chyba raczej mi przeszkodziło się śpiewać rozrywkowo niż pomogło. Więc chyba tak po prostu jakoś mam od dziecka, no i tak mi jakoś po prostu, w sensie bez wielkiej nauki mi się udaje z siebie wydobywać te dźwięki. Najdziwniejszy instrument albo rzecz, na której grałeś? No chyba w tej chwili to jest rower, bo nie spodziewałem się, że taki melodyjny może być ten instrument, nazwijmy to. Więc to jest taki instrument, z którego też zresztą klip powstał, więc chyba na tą chwilę najbardziej abstrakcyjny. Odpowiadasz, można powiedzieć, że odpowiadasz na zapotrzebowania muzyczne i facebookowe rynku. Zabrałeś się, zinterpretowałeś Nataszę Urbańską, Michała Wiśniewskiego, był Radek Lisewski. Kto dalej? Kto będzie następny? Mówiąc szczerze, to nie wiem.
ponieważ w tej chwili to raz, że nie widzę, ale jesteśmy w trasie i ja w trasie, kurczę, mam mniej czasu, żeby śledzić to wszystko i przez to też się później zabrać za interpretację. Natomiast teraz, jak zjedziemy do domu, to mamy trochę przerwy, więc mam nadzieję, że nadrobię zaległości i mam nadzieję, dostrzegę jakiś jasny punkt w internecie do przerobienia na przykład. Pytanie, które też nasunęło mi się po kilku komentarzach umieszczanych pod twoimi filmikami. Dlaczego nie wykorzystasz tej swojej popularności, tego stałego grona odbiorców do stworzenia takiej płyty z autorską muzyką, takiej wydanej w wersji fizycznej, która po prostu pójdzie w świat, pójdzie w Polskę? Bo płyta ma takie ograniczenia, że jest tylko warstwą dźwiękową, a ja jednak lubię operować obrazem też w połączeniu z głosem, więc płyta, wydaje mi się, mnie ograniczyła bardzo i nie mógłbym przekazać 100% emocji tylko przez płytę, tak więc dobrze się czuję w internecie, bo mogę też grać obrazem i chyba na razie pozostanę tam. Ale wyobrażasz sobie swój album złożony z takich utworów jak na przykład twój kawałek z Melon Koteluk, cała płyta w takim stylu? Ja sobie wyobrażam, natomiast myślę, że to by się nie przyjęło, bo to jest jakby zupełnie w innym stylu niż z tego, którego jestem jakby znany w tym internecie, więc musiałbym chyba taką płytę pod innym pseudonimem nagrać, żeby ludzie się nie sugerowali tym, że będzie jakoś tam tak, jak widzieli to w internecie, bo będą po prostu albo zawiedzeni, albo po prostu, nie wiem, zaskoczeni jakoś niemiło. Tak więc na tą chwilę nie. Może w przyszłości, ja będę już stary, nie będę miał pomysłów albo siły odpalać kamery, to wtedy pójdę w kierunku tylko i wyłącznie dźwiękowym. Wzrok nie słucha już nas wśród zamglonych ścian. Na skraju umysłu. Utwór albo muzyczna sklejka, z której jesteś najbardziej zadowolony, albo z echa, którego jesteś najbardziej zadowolony? No chyba piosenka z komentarzy jednak, bo ona się odbiła nie tyle efektem takim czysto muzycznym, tylko też jakby wywołała jakąś tam dyskusję nad krytyką internetową. Nieraz dla mnie taką śmieszną i zupełnie niepotrzebną, no ale jednak jakoś tam to oddziaływało emocjonalnie na wiele osób i wywoływało jakieś tam dyskusje. Tak więc to miłe, że też taki efekt uboczny był. Polak w brytyjskim talent show. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby zrobić, mówiąc kolokwialnie, w konia miliony Polaków? Po tym, jak widziałem, jak ludzie reagują na poprzedni klip Zaklęta antylopa z trzema paniami z Dzień Dobry TVN, widziałem, że ludzie, pomimo tego, iż dostali jasną informację, że to jest przeróbka, myśleli, że jest oryginał, więc pomyślałem sobie, to może jak nie będę mówił, że to jest przeróbka, to w ogóle nikt nie, w ogóle nie dopuści do siebie myśli, że to może być przeróbka, tylko będą myśleć, że to jest oryginał, więc pomyślałem, że może to jest dobry sposób, żeby zrobić takie małe oszustwo. No i się udało. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Nie boisz się tej taktyki, którą stosuje Facebook, że teraz trzeba coś tam opłacać, żeby docierać do tej sensownej ilości osób? Masz ponad 200 tysięcy lajków na swoim fanpage'u, ale w praktyce pewnie docierasz do garstki z tych 200 tysięcy. No tak, tak. Śledzę to teraz i widzę, że jest coraz gorzej. I co jakby kolejny dzień i te posty docierają tam już nieraz do po prostu setek osób. Tylko i wyłącznie, w sensie tam tysiąca nie przekracza to. Więc no, jest to takie frustrujące, no bo się zbiera ten fan, jakby ten fanklub się tak przez lata jakby kolekcjonuje, a później się okazuje, że ktoś wprowadza zasadę, że trzeba zapłacić, no i jakby wszystko na nic. Ale no, liczę na to, że jak się robi coś na tyle dobrego, że się to samo żyje swoim życiem, jest wiralem, no to nawet nie trzeba mieć specjalnie tego bogatego tego fanpage'a, żeby to się odbiło echem. Zainteresowała się już tobą skarbówka? Jakiś uprzejmy internauta wysłał stosowny liścik? Może wysłał, natomiast skarbówka jeszcze nie zareagowała, więc nie mówmy o tym, bo jeszcze zareaguje, jak będziemy wkładać kij w mrowisko. Ale na szczęście nie mam nic do ukrycia oczywiście. Wiadomość prywatna, która najbardziej utkwiła tobie w pamięci, oczywiście o ile nie była aż tak bardzo prywatna, że nie możesz jej ujawnić. O matko boska. Ja bardzo, nie dostaję często maili takich, jak te niektóre komentarze, natomiast pamiętam taki komentarz, ostatnio dostałem mail,
taki bardzo emocjonalny. Pan napisał, że musi po prostu do mnie napisać maila, ponieważ to żydowskie ścierwo.onet.pl nie chce mu przepuścić jego komentarza przez system moderatorski. Więc nie będę decydował dokładnie. W każdym razie miałem sobie iść daleko i jestem złamaną częścią męską ciała i tak dalej, i tak dalej. Ale pan bardzo, najbardziej był zły chyba na Onet, że mu nie przepuścił tego. Nie wiem czemu w sumie. Chciał pięknie wyrazić. Tak. Ty w swojej twórczości bawisz się słowem, no ale podczas twoich koncertów i w twoich kawałkach jest trochę niecenzuralnych słów. Czy w związku z tym były jakieś takie dziwne sytuacje na przykład na koncertach, gdzieś na sali koncertowej, na zasadzie, że przyszła cała rodzinka z małymi dziećmi, a tutaj nagle takie, a nie inne epitety się pojawiają? No to z założenia, że jak ktoś przychodzi na koncert, to zna jakby twórczość, więc wie, czego się spodziewać. No, jakby mam dwie piosenki, które są jednymi z najpopularniejszych moich tych klipów, gdzie no, przekleństwa się pojawiają i nawet są czasem tematem przewodnim, więc no, warto się po prostu zapoznać wcześniej i żeby się później nie przestraszyć, że tu jakieś przekleństwa są, ale ja się staram nie przeklinać na koncercie, jeśli nie ma ku temu powodów. I staram się każde przekleństwo jakby uargumentować, że po prostu ono tu jest, bo jest ku temu powód. Ale na szczęście, jeżeli są reakcje na przykład rodzin z dziećmi, to oni są po prostu chyba najbardziej ucieszeni, że właśnie jest forfiter i dziecko może sobie poklaskać i pośpiewać razem ze mną, co jest trochę patologia, prawda? Patologią trochę, ale ja bardzo się cieszę razem z nimi. Flaga na marsz, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, rower to jest świat. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Koszalin. Cezik. Gwiazda przebojowego Radia Koszalin.